Witajcie, vlog numer 16. Także witam was już tutaj. Trochę mam jeszcze zachrypnięty głos, bo stałam niedawno. I chcę wam tak na początek powiedzieć, że dziękuję wam za te komentarze, które mi daliście pod ostatnim vlogmasem. Tak bardzo mnie tak, wiecie, tak dodały mi sił i jakoś tak mi się miło zrobiło na sercu. Naprawdę dzięki serdeczne. Bo stwierdziłam, że jeżeli coś lubię i to mi sprawia przyjemność robienie tego, to będę po prostu 120% w to wkładała. Dlatego po prostu od przyszłego roku działam na maksa, tak jak wam mówiłam. Po ince przyszłam już po dłuższej przerwie. Mam na sobie bluzę, bo troszeczkę mi chłodno. O, jakieś powiadomienie dostałam. Przyszłam otworzyć z wami kalendarze. I słuchajcie, 17. Tak, mamy okienko 17. Może bliżej podejdę troszeczkę. Tak szybko leci to, naprawdę. Ja jestem w szoku, że już tyle dni minęło tego grudnia. O, i mamy Butter Gloss i znowu jest podobny do poprzednich. Ja nie wiem, no mogliby jakiś inny kolor dać, a nie znowu jakiś beżowy. Czekajcie, tylko odłożę ten kalendarz i już wam to pokażę, jak to wygląda. Chociaż nie, on jest, nazywa się pralina. Nie wiem, czy tutaj w tym świetle coś dostrzeżecie. No, chyba widać. To jest taki brązowy kolor. I czekajcie, zobaczę sobie na te inne. Zobaczcie sobie, jakie te kolory są do siebie podobne. No takie odcienie wszystkie, to jest ten nowy, odcienie wszystkie nude tych błyszczyków. No ale dobra, patrzymy. Pralinkę dzisiaj, taką brązową. Jak to wygląda? O, jaki ciemny. Słuchajcie, normalnie brąz. On tak, wiadomo, jak błyszczyk będzie prześwitywał. Nie kryje za mocno, ale jaki ciemny. No i pachnie pięknie, bo już czuję. Także faktycznie wygląda jak czekoladka. Więc taki z NYXa dzisiaj Butter Gloss. Dajcie znać, co myślicie. Kolejne czekoladki. To jest dzisiaj 17. Tak, czekajcie. Tutaj jest 17. Ja muszę specjalnie do was klęczeć, żebyście widzieli. Chciałam po prostu inny kadr, żeby był. No i słuchajcie, jakaś ciemna czekolada, za którą nie przepadam. Bo to jest napisane Dark Mousse, czyli to jest no taka ciemna czekolada, ciemny mousse. Także dzisiaj taka czekoladka, schowam z powrotem, to Radek przyjdzie, to przeczyta wam standardowo. Bo jedyne, co rozumiem stąd, to jesteś chyba moim... Jesteś moim horyzontem, czy coś takiego. No, Radek przyjdzie, to przetłumaczy. Więc, kochani, kalendarz otworzyliśmy. Ja czekam, aż mi mięso się odmarznie, dlatego, że będę robić obiad. Placki ziemniaczane z gulaszem. I po prostu później, jak to wszystko porobię, może wam jakieś przebitki ponagrywam wcześniej, to zobaczycie, jak to robię. No później, jak wróci Radek, to jeszcze coś do was się odezwę i ponagrywamy. No wiem, ten kalendarz już taki rozklejony, co znaczy, wszystko kościło. 17, no. To już mały spoiler miałem. Dobrze, daj to pokażę. To jest stąd kartka? Czekaj, no tak, raczej tak.
Michałek klasyczny dzisiaj, tak? No i... Dorosłym, którędy się wraca. To jest coś dla mnie za każdym razem, jak się dobierze. Nie chcesz być dorosły, tak? Bo mnie nie stać na to. 17, gdzie jest, Radziu? Nie wiem. Gdzie ja to otwierałam dzisiaj? Tu. Tu, gdzie czekoladka. Przetłumacz to. Coś z horyzontem? Czy się pomyliłam? Pomyliłeś, czyli te hasło z kalendarza to jest jesteś promykiem nadziei na horyzoncie, tak? Tak. No, to takie jest hasło. Ach, z tym Radosławem. Normalnie masakra. Dobra, zajrzyjmy do tego gulaszu. Bo tutaj się buzuje w garze. Zawaj. Zobaczmy, jak on się ma. A, spoko, gotuje się. Przełożyłam do gara. Żeby tak woda nie parowała z niego. Dobra, niech się gotuje. Także dzisiaj obiad Radosław troszeczkę później. No. I mogę teraz sobie odpocząć. To mogę dodać ten sos? Tak, proszę. No tutaj ma w składzie pszenicę, no ale jest dobry. Także dzisiaj pozwolę sobie na torebkę. No i ma ekstrakt drożdżowy. Niestety. No ale nie ma mleka, to najważniejsze. Także u mnie mleko to najgorzej zawsze wypada. No ale dobra, niech będzie. Radziu, powiesz wszystkim, jak ci minął dzień? Powiesz? Strasznie mi się dłużył. Dłużył ci się dzisiaj w pracy? Mhm. A co dzisiaj robiłeś? Statystyki jakieś czy coś? Szukałem sobie jakichś zajęć. Aha, to nie miałeś już tyle roboty? Nie, ja właśnie mam teraz. A, to zostały jeszcze 4 dni. Mhm. I ty masz urlop. Mhm. Kurde, fajnie. Fajnie, odpoczniesz sobie trochę. Co nie? W końcu. A na co chcesz dzisiaj iść do kina? No Czarne Święta. Czarne Święta? Co to jest? Tak niby horror. A ja w ogóle znalazłam na internecie fajne gry takie horrorowe, Radziu, muszę ci powiedzieć. No, to musisz powiedzieć. No, muszę ci pokazać. Dobra, to się rozłączamy później, jeszcze się połączymy, Radosław, tak? Mhm. No siema, kochani, z powrotem. Jestem trochę zasapana, dlatego że właśnie przyszłam z galerii. No, byłam się tak przejść ogólnie i chciałam zobaczyć też jeszcze za jakimiś zabawkami dla młodego. Właśnie do Janka. I przy okazji kupiłam jedną rzecz, ale to zaraz wam pokażę. Dziwna akcja jest z tymi komentarzami na YouTubie. I dajcie mi znać te dziewczyny, które nagrywają. Czy też macie taką sytuację, że jakby dostajecie powiadomienie na telefon, że dostałyście komentarz, po czym jakby wchodzicie w niego, żeby go przeczytać i on się tak jakby nie wyświetla pod tym filmem, bo nie wiem, u mnie tak jest już kolejny dzień i nie wiem, czy po prostu przez te vlogmasy, które są tak nagminnie dodawane, to YouTube jakby nie nadąża to wstawiać, nie wiem, ale dajcie mi znać. Bo tu mi dziewczyny komentują i jakoś tak nie mogę tego odczytać do końca. Tylko jakiś tam fragmencik mam w powiadomieniu. Ale pokażę wam, co kupiłam. Bo jak wiecie, bądź nie wiecie, za niedługo Radek ma urodziny. I kupiłam mu takie dwie świeczki. Właśnie w Tesco. Na jego urodzinki. No i stwierdziłam, że skoro są na promocji, no to wezmę. I mu wbiję w jakiś tort czy coś, jakieś ciacho mu kupię czy zrobię, może mu upiekę po prostu jakieś ciacho, no i będzie miał na swoje 28 urodziny, także fajnie. No i tak pokręciłam się trochę po Rossmanie i byłam w Empiku i bardzo fajne ozdoby choinkowe są w Empiku, naprawdę, mówiłam, cudne. I no i już powoli się wyprzedają, już ceny są zupełnie inne. No bo coraz bliżej tej Wigilii. Także tak, w ogóle dzisiaj się zmienił rozkład pociągu, więc jeśli dojeżdżacie gdzieś do rodziny pociągami, to sprawdźcie, czy dalej macie tą godzinę swoją, co, czy ta wasza godzina nie jest zmieniona, czy coś w tym stylu. No i podobno bilety też troszeczkę zdrożały. Po prostu pod uwagę, jak będziecie jechać. No i co, kochani, ja tymczasowo się rozłączam.
Myślę, że już będę zakończyć tego vloga. No bo za bardzo nic się nie będzie działo. Radek jest w kinie, poszedł na jakiś horror. A ja będę tutaj sobie kończyła właśnie nadrabianie brugmasów innych dziewczyn. No i co? No i tyle. Zrobiłam ten gulasz, tam pokazywałam wam trochę, zrobiłam ten gulasz. I jeszcze nam zostały placki ziemniaczane z wczoraj i zjedliśmy właśnie te placki z gulaszem. Miodzio, mówię wam, naprawdę już dawno nie jadłam placków z gulaszem razem. I to jeszcze takich domowych, naprawdę mega pyszne wyszły. Super, jak jednak człowiek tak się postara i coś samemu zrobi własnymi rękami, to naprawdę super smakuje. I w ogóle te dziewczyny, co nagrywają, co mieszkacie za granicą, dajcie mi znać, czy kartki świąteczne do was doszły, bo jakoś tak ślad po nich zaginął. I nie wiem, tak oglądam te wasze vlogmasy, nic nie wspominacie, więc dajcie mi znać gdzieś w komentarzu albo na Instagramie. Teraz to byłam na tych zakupach i też poszliśmy z Radkiem razem do galerii, a później się rozdzieliliśmy, już sama chodziłam po sklepie i powiem wam, że fajnie mi się chodziło. I byłam w tych nowych butach i powiem wam, że no trochę się stopa grzeje, bo one są ocieplane, teraz się zrobiło trochę cieplej na dworze i mi się trochę noga zgrzała. I tak dziwnie mnie uciska momentami, że trochę mnie stopa boli, ale no naprawdę, ja chodziłam po tych sklepach, nie ma nigdzie wygodnych butów. To jeżeli nie chcecie wydać 400 czy 300 zł na buty, to ciężko znaleźć takie wygodne. Także no chodzę w tych i mam nadzieję, że wam się podobają te vlogmasy, bo ostatnio dostałam super komentarze. I naprawdę fajnie, że doceniacie mnie, bo ja się staram. I wkładam w to serducho całe. A chcę, żeby to było wesoło i fajnie, że są osoby, które mi szczerze powiedzą, że mnie obserwują. Pozdrawiam tą osobę, która mi napisała. Chyba dziewczynę, nie jestem pewna, chyba dziewczynę, bo nazwa jakby nie wskazywała na płeć, ale chyba dziewczyna. Że mnie obserwuje od samego początku i że widać, że się zmieniłam na lepsze, że się więcej uśmiecham na filmach, że się staram i naprawdę dziękuję serdecznie ci za ten komentarz, bo dałaś mi takiego, no takie kopa, takie, nie wiem, pocieszenie, takie wsparcie, że fajnie, fajnie, że to robię. No ja się staram faktycznie i zaczęłam po prostu konkretnie już robić te filmy. Coś kombinować, żeby wiecie, z tego dnia coś wam pokazać, żeby to było takie dynamiczne. Bo na początku, jak nagrywałam jeszcze telefonem, to mam wrażenie, że było tak to wszystko chaotycznie, że tak nie do końca wiedziałam, co chcę, a teraz już jakby się zdecydowałam na ten kierunek i się skupiam tylko na tych vlogach. I żeby wam pokazywać po prostu moje życie, jak jest. Takie, jakie jest, bez żadnego udawania. Fajnie, że Radek się włączył teraz w te filmy. Zauważyłam, że na tych vlogmasach bardzo się udziela, także się cieszę, że też tak na wesoło podchodzi, że sobie żartujemy. Czasem to naprawdę takie odchodzą teksty, że jest super. Także kochani, 8 minut, no widzicie, miałam kończyć, miałam chwilę się połączyć i już 8 minut. Także kończę. Dziękuję wam za tego kolejnego 17 vlogmasa. No i co? I zostało jeszcze 7 do końca. Szybko zleci, zobaczycie, ani się nie obejrzycie, a będzie już Wigilia. Także kończę, trzymajcie się, do następnego filmu już jutro praktycznie. Buziaki, pa pa!